Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj przedstawię Wam wyjątkową lodówkę, której nie było jeszcze na polskim rynku, a o którą zawsze pytają klienci, od kiedy tylko pamiętam. I to pytanie brzmi tak, czy istnieje lodówka duża, pojemna, taka typu multidoor bądź side by side, ale o standardowej głębokości 60 cm, tak żeby ta lodówka nie wystawała z mebli, żeby tą lodówkę można było obudować meblami bez szpecących odstępów pomiędzy lodówką a meblami. I moja odpowiedź do niedawna brzmiała, niestety nie ma. Ale już dzisiaj jest taka lodówka i mają w swojej ofercie firma Hisense. I ta lodówka stoi u mnie w studiu, także jeżeli chcecie ją bliżej poznać, to zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Konstrukcja tej lodówki pod wieloma względami jest wyjątkowa. Po pierwsze, ze względu na jej głębokość 60 cm i ze względu na płaskie drzwi, ona wstawiona w standardową zabudowę meblową o głębokości 60 cm bądź ustawiona na końcu ciągu meblowego będzie idealnie licowała się z meblami. Cyrkulacja powietrza w tym modelu została tak rozwiązana, że ona odbywa się pomiędzy spodem lodówki a podłożem. Powietrze zasysane jest z lewej strony i wypuszczane z prawej, dzięki czemu odstępy pomiędzy lodówką a meblami czy ścianą nie muszą być większe niż 3 mm. I to jest rewelacja. Zapewne w tym momencie wiele osób zastanawia się, no dobrze, ale jak będą otwierały się drzwi lodówki, skoro ona stoi tak blisko mebli? Bez problemu. Wszystko za sprawą wyjątkowych zawiasów. Zobaczcie. Drzwi lodówki otwierając się nie wychodzą poza jej obrys, nie zahaczają o meble. I co jest też niezwykle ważne, zobaczcie, że drzwi tej lodówki otwierają się pod kątem 100 stopni. Tak szerokie otwarcie pozwala na komfortowe wkładanie, wyciąganie artykułów, ale też jest niezwykle przydatne, kiedy chcemy na przykład zmienić wysokość półki bądź wyciągnąć szufladę do umycia. Zanim opowiem Wam więcej szczegółów o tym modelu, kilka parametrów technicznych. To jest urządzenie w klasie energetycznej E. Według etykiety zużywa 318 kWh rocznie. Jego głośność to 37 dB, a jeżeli chodzi o wymiary, to tak jak mówiłam, głębokość 60 cm, szerokość 91,1, a wysokość 190 cm. To jest oczywiście też urządzenie w technologii pełnego no frostu, także nie gromadzi się tutaj ani lód, ani szron i tego modelu nie trzeba rozmrażać. A sercem tego urządzenia jest sprężarka inwerterowa, która dopasowuje moc chłodzenia do warunków panujących w lodówce. Wyjątkowość tego modelu nie ogranicza się tylko do jego konstrukcji. Zwróćcie uwagę, jak piękne jest to urządzenie. Frontowe drzwi wykonane są z czarnego szkła, a panel sterowania ukryty jest pod szkłem, co zapewne docenią osoby preferujące minimalizm. A teraz zajrzyjmy do jego środka. Jak sami widzicie, pojemność tej chłodziarki jest niesamowita. To 381 litrów, także bez problemu zmieścicie tutaj garnki, patelnie, tort, blachę ciasta, a nawet arbuza. W dolnej części chłodziarki mamy wyjątkową szufladę próżniową. Zapewne zalet próżni nie muszę Wam przedstawiać, bo wielu z Was korzysta czy to z pojemników próżniowych, czy z woreczków próżniowych, więc dobrze wiecie, że próżnia pozwala zachować świeżość produktów, ich aromat, smak, wartości odżywcze na zdecydowanie dłużej, niż gdybyśmy je przechowywali w tradycyjny sposób. I dokładnie tak samo działa ta szuflada próżniowa. Według deklaracji producenta wydłuża ona czas przechowywania produktów nawet do 10 dni. Aby w szufladzie próżniowej powstała próżnia, wystarczy zaznaczyć na panelu sterowania funkcję próżni i tutaj szczelnie zamknąć szufladę, wówczas powietrze zostanie z niej odessane. W tej szufladzie możemy przechowywać różne artykuły spożywcze, mięsa, wędliny, ryby, inne owoce morza czy też sery. W celu uzyskania optymalnych warunków przechowywania warto na panelu sterowania wybrać rodzaj artykułów spożywczych, które wstawiliśmy do szuflady. Ja przez ostatnie tygodnie wielokrotnie testowałam tą szufladę, a to do przechowywania serów albo też świeżego mięsa, a nawet ryb. I muszę Wam powiedzieć, że jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolona. To jest świetna alternatywa do pojemników próżniowych i na pewno jest to rozwiązanie, które ogranicza marnowanie jedzenia. Obok szuflady próżniowej mamy też idealną szufladę do przechowywania warzyw i owoców z regulacją wilgotności, której dokonuje się tutaj na panelu sterowania. Większą wilgotność ustawia się dla warzyw, a mniejszą dla owoców.
Oczywiście to nie jest jedyne miejsce, w którym możemy przechowywać warzywa i owoce. U góry jeszcze mamy dużą szufladę. Zapewne też zauważyliście, że tylna ściana chłodziarki pokryta jest płytą ze stali nierdzewnej. To rozwiązanie zapobiega utracie chłodnego powietrza i tworzeniu się szronu w lodówce. W lodówce Hisense zastosowano również unikalną technologię High Nano, która polega na dezaktywowaniu wirusów i bakterii, a także neutralizowaniu brzydkich zapachów przy pomocy wysokich stężeń jonów dodatnich i ujemnych. Dzięki czemu chłodziarka staje się bezpiecznym miejscem do przechowywania artykułów spożywczych, które na dłużej zachowują świeżość. Zanim pokażę Wam zamrażarkę w tym modelu, muszę Wam powiedzieć jeszcze jedną ważną kwestię, że w tym modelu mamy trzy odrębne obiegi powietrza. W chłodziarce, w zamrażarce po lewej stronie i w zamrażarce po prawej stronie, dzięki czemu zapachy pomiędzy tymi częściami nie przenikają się i dzięki czemu możemy ustawić różne temperatury w każdej z tych części. W chłodziarce możemy ustawić temperatury od 2 do 8 stopni, w zamrażarce po lewej stronie od minus 15 do minus 25, a po prawej stronie to jest wyjątkowa część, która nazywa się My Fresh Choice. Tutaj zakres temperatur jest znacznie szerszy, od 5 do minus 20, co oznacza, że my tą zamrażarkę w każdej chwili, kiedy tylko będziemy potrzebować, możemy przemienić w chłodziarkę bądź na przykład w komorę 0 stopni. A teraz zobaczcie, jak pojemna jest zamrażarka. Całkowita pojemność to 210 litrów, po obydwu stronach mamy pojemne szuflady, a u góry mamy tak zwane szuflady łatwego dostępu. Idealne na lody bądź kostki lodu. Czas na podsumowanie. Moi drodzy, ja zawsze powtarzam, że Multidoor to jest najlepsza, najwygodniejsza konstrukcja dużej lodówki. Natomiast ten model zasługuje naprawdę na złoty medal. Ze względu na swoją unikalną konstrukcję, która stanowi pewnego rodzaju przełom, jeśli chodzi o Multidoory. To, że można go wstawić w standardową zabudowę meblową o głębokości 60 cm. To, że można go obudować. No czegoś takiego jeszcze nie było. Za co jeszcze pochwaliłabym ten model? Oczywiście za szufladę próżniową, za świetne parametry techniczne. Jeśli mogłabym się do czegoś przyczepić, to tylko do tego, że nie posiada kostkarki, ale nawet ten problem rozwiązano, bo wyobraźcie sobie, że kupując ten model w sieci Media Expert do końca lipca i pozostawiając opinię o tym sprzęcie, wystarczy zarejestrować zakup na stronie hisensepromocje.pl, a otrzymacie kostkarkę gratis. Także to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmów z serii Pani AGD. Do zobaczenia za tydzień.